Dobry wieczór Państwu, 17 marca 2022 roku, mecz towarzyski, jesteśmy w Orlen Arenie w Płocku, ale pachnie już tutaj bardzo mocno piękną imprezą, jaka rozpocznie się w przyszłym roku w naszych halach, także w halach szwedzkich. Wspólne Mistrzostwa Świata 2023, to o nich myślimy najbardziej, obserwując dzisiejsze spotkanie towarzyskie Polaków z naszym krajem, zaprzyjaźnionym współorganizatorami tego pięknego turnieju, ale zarazem wicemistrzami świata i mistrzami Europy. Jakaż etykieta towarzyszy dzisiejszemu przeciwnikowi biało-czerwonych z Orlen Areny. Witają Państwa bardzo serdecznie legenda naszej reprezentacji Artur Siódmiak i Maciej Iwański. A teraz wspólne zdjęcie jeszcze raz z tym mocnym komunikatem, który płynie ze świata sportu i którego tłumaczyć nie trzeba, bo wszyscy czujemy i myślimy dokładnie to samo. Lagergren, Karls Bogart, gra pasywna, Gottfriedsson, Karls Bogart. Lagergren, zagranie do skrzydła i to jest pierwsza bramka dla Szwedów. Hampus Vanek, 28-latek z Flensburga, teraz na siódmym meczu i lepszy Morawski. Fantastyczny start naszego bramkarza. Brawo, Adam Morawski, doskonałe interwencje. To jest jego hala, jego bramki. Czuję się tu doskonale. Sićko, on ma na pewno potężne uderzenie. No i to jest właśnie rzut Szymona Sićki. Brawo, potrzebowaliśmy tego przełamania. Sićko do skrzydła, Krajewski, trudna pozycja, ale jest bramka. Bliższy rok, 3-2 dla Polski. Wróćmy, bo Szwedzi bardzo szybko. Oj, 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 jaka bomba z drugiej linii. Fantastyczny rzut Gottfriedssona. No, proszę zauważyć tutaj, no, spóźniony Dawidzik. Jakub Będzikowski, zawodnik SMS-u Kielce, zdjął dres i wydostał. Oj, brawo. No chyba to było przypadkowo. Zobaczmy. Oj, 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 Hampus Vanek. Będzikowski, Działakiewicz, Działakiewicz sam będzie kończył akcję i jest bramka. Moryto nie miał jeszcze szansy w tym meczu, zagrywa do Olejniczaka. Przepiękna akcja, a przecież był tam Arkadiusz Moryto faulowany i Lagergren spada na 2 minuty, choć nie może się z tym Szwed pogodzić. Tak, tutaj próbował przeciąć trajektorię biegu Olejniczaka, który bardzo dobrze zabiegł mu za plecami. Natomiast jeśli chodzi o Szwedów, rzucił jedną bramkę Ekberga, poza tym dwie bramki Vane i 3 Gottfriedssona. Sićko do skrzydła i Czuwara zaczyna od bramki. Brawo! Brawo Sićko, brawo Czuwara. Bardzo przytomne odwrócenie do lewego rozskrzydła. 51. Sandel. Zobaczmy, bardzo mocny rzut, kolejna interwencja Morawskiego i tam Adam Morawski show w Orlen Arenie. Moryto! 9-6 dla Polski! Znakomita akcja i w obronie, i te parady Morawskiego, podwójna i błyskawiczna reakcja biało-czerwonych, zagranie Walczaka do Moryty, a potem koniec. Państwo widzieli, jak za dawnych lat i mistrzowie Europy mają problemy z biało-czerwonymi. Ładnie mogli dopuścić. No i Działakiewicz! Aby mieć +2 do przerwy, Klar. Valinius! Oj, 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 troszeczkę miejsca zostawiliśmy Valiniusowi. Odrobina po prostu pecha, jeszcze Moryto, ale do przerwy i tego nic i nikt nie zmieni. Polska prowadzi ze Szwecją. No teraz Olejniczak przechodzi na drugie miejsce. Chrapkowski z Dawidzikiem w środku, Pietrasik na pozycji numer 2 z lewej strony. Tak to powinno wyglądać. Klar trafia do bramki Skrzyniarza. Sypczak tam wiąże dwóch obrońców, Działakiewicz sam i jest bramka! Uśmiech losu! Oj, 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 aż pokupałem głową, bo wydawało się, że z tej akcji już nic nie będzie. Ale mamy remis, to najważniejsze. Mamy remis, cieszmy się z tego. Ale zobaczymy, czy tak będzie. Oby nie. Działakiewicz indywidualnie, brawo! No i martwiliśmy się o niego, a Działakiewicz ma już 4. bramkę. 310. bramka dla biało-czerwonych, Walczak! Przejęli się piłkę, błąd Klara, Walczak! I 17-14 dla Polski! Vane i nie ma bramki! Praca Jakuba Skrzyniarza się opłaciła! Hampus Vane nie wykorzystuje, dotknął tak, Skrzyniarz! Tak, ale to też to podaniem było bardzo niedokładne. Gottfriedsson do Hampusa Vane i szybko 3 bramki z rzędu Szwedów. Odpowiedzmy jakoś na to. Czy Arkadiusz Moryto teraz trafi po raz kolejny? Niestety nie. Oglądając Mistrzostwa Europy, nigdy nie sądzili. Jest bramka, tak. Szymon Sićko. Do końca myśl, nigdy nie sądzili, że tak szybko zagrałem przeciw mistrzom Europy.
No i mamy tutaj błyskawiczna odpowiedź, znów Hampus Wanne. Wiemy, przecież z kim gramy, Gottfriedson. No tak, ale też no, sami sobie utrudniamy tutaj tą grę. Ekberg. Tutaj nie mogło się to inaczej skończyć. Popatrzmy. Działakiewicz, Olejniczak. Sićko trafia! Z tak trudnej pozycji po koźle. Lagergren, Gottfriedson, wyskakuje do niego Olejniczak. Ofiarnie Polacy, Wanne. Te skrzydła szwedzkie to jest najwyższy poziom światowy. Gottfriedson. Gottfriedson, Lagergren. I w Płocku zrobiło się nagle dość mroźno. Minus 2. Morito. No przydałaby się teraz szybko. Morito indywidualnie. Ależ huknął. Nie do obrony, zasłonięty absolutnie Johannesson. Fantastyczny sygnał jeszcze do tej sportowej walki daje Arkadiusz Morito. Karus Bogart. Sićko do skrzydła Morito. Kończ, tak jest. Bliższy ruch. Gottfriedson. No, ale przepięknie Ekberg. Ekberg kończy nam tutaj już definitywnie emocje. Tutaj z tyłu poprawy nie ma Persaldo, też cały mecz patrząc. Ale czysta pozycja Krajewskiego. No niech trafi. Tak jest. Ale w ofensywie jest lepiej. Nieznacznie, ale niestety mistrzowie Europy wygrają to spotkanie. Bergendal zatrzymywany przez Krapkowskiego. Ostatnie sekundy, czy jeszcze zdążą? No oczywiście nie spieszą się. I drodzy Państwo, będzie jeszcze rzut wolny. Polska więcej niż 24 bramek w Płocku tego wieczoru nie zdobędzie. Rezygnują Szwedzi. Czy w ogóle po prostu nie było tego rzutu wolnego? Koniec meczu, proszę Państwa. 24 Polska, 27 Szwecja.